witam was z różowym kremem na głowie. Nie no, żartuję, to są włosy. Zresztą kolor mi już praktycznie zszedł i jestem nadal blondynką, także... Wszyscy fani moich blond włosów, nie płaczcie. Ciacho! Widz tygodnia. Dzisiaj będzie więcej niż jeden film. Zazwyczaj nie komentuję widza tygodnia, dlatego dzisiaj powiem trochę słów. Często wysyłacie mi wasze zwierzęta. Cześć, jestem Truskawka i lubię babeczki. Pozdrawiam cię z moim pieskiem. Mój żółw także cię kocha. Zobacz, jaki on jest słodki. Kocham bardziej żółw z gredy. Jak już kiedyś mówiłam, słodkie dzieci. Zuzia, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, Zuzia, bardzo. Cześć, Wąsi, to dla ciebie. Robicie jakieś głupoty? Często robicie panierkę. Wąsi, dla ciebie wszystko. Najbardziej chyba jednak lubię grupowe filmy, bo wtedy jakoś tak łączycie się razem i nagrywacie i to jest chyba najfajniejsze. Kochamy cię, Wąsi! Kochamy cię, Wąsi! Kochamy cię, Zuzia! Pytania. Co byś chciała dostać na święta? Skarpetki? Szczerze nie wiem, wszystko co jest słodkie, babeczkowe, piękne i ogólnie różnego rodzaju skarpetki w słodycze. Czy kiedykolwiek masz zamiar powrócić do brązowych włosów? Nie wiem, na razie nie. Dlaczego zabijanie nie było nigdy antyulubieńcem tygodnia? Lubisz zabijanie? Uuu, zabijanie? Kocham zabijanie. Kiedyś się zapomniałaś i weszłaś w skarpetkach do wanny pod prysznic. Dosyć dziwne, ale żeby nie wyczuć, że ma się skarpetki i wejść pod prysznic? Nigdy mi się tak nie zdarzyło. Jesteś patriotką. Jasne, że jestem, w naszym kraju wszystko jest okej, nie ma nic złego. Uważam, że naprawdę nie mogłabym wymienić ani jednej rzeczy, która mi się w niej nie podoba. Jako prawdziwa patriotka wyjdę w Dzień Niepodległości i rzucę kamieniem. Co byś zrobiła, gdyby Mercy wyszczekała ci, że jest youtuberką? Wypromowałabym ją, zrobiłabym jej kanał. Mercy pokazywałaby, jak farbuje włosy, na różowo by się przefarbowała. Później Mercy skoczyłaby na bungee i zjadła karmę dla psa. A i to by było hardkorowe, nie? Zjeść karmę dla psa, nie? Weź jakąś rzecz z twojego pokoju i odegraj z nią romantyczną scenę. Hej, lubisz ciastkę? Bo mam tu jedno. Trafiasz do magicznej krainy dup i tęcz. I ty zamiast tęczy jesz dupę. Co robisz? Nie żartuj o dupie, żarty o dupach nie są śmieszne. Przeliteruj słowo Konstantynopolitańczykowiczna. Przepraszam sobie bardzo, ja chodziłam do logopedy, ja mam wadę wymowy, ja nie umiałam powiedzieć strzelec i bardzo ciężko mi się ogólnie mówi i ciężko mi się czyta i to jest po prostu pytanie, żeby mnie udupić. Kyony syty antypyoly i czyk... Ulubieniec tygodnia. Jeśli chodzi o ulubieńca, to chciałabym po prostu przeczytać komentarz z Facebooka, który miał bardzo dużo łapek w górę i cieszę się, że jesteście tak dobrymi ludźmi. Jestem dumna, że mam takich wrażliwych fanów. Może nie na temat, ale Zuzia, masz tyle odsłon na YouTubie, że aż głowa boli. Może w następnym ciastku mogłabyś zachęcić widzów do pomagania psom w schroniskach. Idzie zima, wszystko się przyda. Ludzie cię uwielbiają, jesteś swojego rodzaju wzorem, więc myślę, że oddźwięk na takie hasło byłby duży. Piąteczka. Poprawiłam się, chodzi o pomoc wszystkim potrzebującym zwierzętom, nie tylko psom. Oczywiście popieram taką inicjatywę. Chodzi tutaj o adopcję zwierzęta, ale samo przyniesienie jakichś koców, karmy, jedzenia, zabawek. Wiecie, psiaki są same. Moja Mercy ma tak dobrze tu w domu i... Wasze zwierzęta pewnie też są dobrze przez was traktowane, a zwierzęta ze schroniska pewnie nie śpią jak Mercy ze mną w łóżku na mojej głowie koło poduszki. Więc jeśli macie taką możliwość i w waszym mieście jest schronisko, to czym prędzej galopujemy do schroniska i pomagamy po prostu zwierzętom, wszystkim zwierzętom, nie tylko psom, jak wspomniała Magdalena. Takie coś jest bardzo potrzebne i warto robić coś dobrego. Film tygodnia. Jak już mówię tak o psach i zwierzętach, to filmem tygodnia będzie mój przyjaciel Hachi. Mój przyjaciel Hachi
Hachiko lub samo Hachi. Różnie się pisze, ale ogólnie chodzi o to, że pewien pan znajduje na ulicy psa. To jest w ogóle film na faktach, to jest tak piękna historia. I w zasadzie ja nie mogę tej historii opowiedzieć, bo wam zepsuje film. Jedynie mogę zaogólnić, że jeśli jesteście wrażliwi, kochacie zwierzęta, to ja na przykład na tym filmie po prostu wyłam, nie? Tak się składa, że to był chyba film, na którym naprawdę najbardziej płakałam. Oglądałam to o 3 w nocy w wakacje i no okropnie wzruszający film. Tak naprawdę dopiero w połowie filmu wiadomo, o co chodzi. Powiem wam, nie zawiedzie was na pewno. Cudowny film o przyjaźni między człowiekiem a psem, a ogólnie zwierzętami, no co, tak po ojej, aż mi się płakać znowu zechciało. Polecam ten film po prostu. Hachiko was my grandfather Wilson's dog. Everyone called Hachi a mystery dog because they never really knew where he came from. And that's where their story began. Hey, buddy, you lost? To ha 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 tygodnia. Jak się nazywa płacz raczka? Wycieraczka. Jedzenie tygodnia. Jedzeniem tygodnia są wypieki i wszystko, co jest w Cinnabon. Nie wiem, czy to znacie i nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Cinnabon odkryłam niedawno, wiem, może wy znacie to szybciej, ale mniej więcej 2 miesiące temu we Wrocławiu z Olgą. Ja jestem po prostu ogromną fanką cynamonu i kocham wszystko, co jest. Ja bym mogła dodawać cynamon do wszystkiego i to jest jedno z takich moich miłośniczych uzależnień. Po prostu pysznie i nie mogę się doczekać, aż znowu pojadę sobie do Poznania, czy gdzieś tam do większego, bo tutaj w mojej okolicy nie ma czegoś takiego i sobie coś tam pysznego zjem. Piosenka tygodnia. Piosenką tygodnia jest Bon Iver, I Can't Make You Love Me. Ciekawostka tygodnia. Czy wiecie, że Marsi nadal nie dostali żadnych pieniędzy za płytę This Is War? Mieli poważny proces z wytwórnią, to jest dłuższy temat, możecie obejrzeć sobie film Artifact. Tam jest wszystko fajnie wytłumaczone i powiem wam, że tak wytwórnia skonstruowała ten kontrakt, że nadal nie mają kasy, mimo że sami tą płytę wyprodukowali w swoim studio w domu. Dla mnie jakieś wytwórnia to jest coś takiego złego. Pomyślcie sobie, ile pieniędzy tak naprawdę dostają artyści za płytę, no nic nie dostają, nie? Ten przemysł muzyczny jest tak niesprawiedliwy dla wykonawców, dla twórców. I ja na przykład jestem przeciwna ściąganiu muzyki z internetu, ponieważ kiedyś tak fajnie powiedział Chester z Linkin Park, że przez pół roku oni myślą nad tą piosenką, oni po prostu wkładają całe serce, chcą, żeby ta piosenka była taka naprawdę dobra i nie dostają za nią żadnych pieniędzy, bo ktoś sobie ją pobierze z internetu i sami rozumiecie, wszystko jest okropnie niesprawiedliwe i współczuję Marsom i współczuję artystom oszukanym przez swoich własnych ludzi. Wyzwanie! Oto wyzwanie, prosiliście mnie już kilka razy, kilka dużo razy i w końcu to zrobię, ale będzie to w osobnym filmiku, ponieważ stwierdziłam, że nie każdego to interesuje, a osoby, które nie lubią mojego programu, a to chcą zobaczyć, to wejdą. Okej, nieważne, zaraz zobaczycie, jak rozmawiam przez Omegle z nieznajomymi ludźmi w stroju świnki. Hardkorowe wyzwanie. Ogólnie to zaraz będzie taki zwiastun i możecie sobie kliknąć, wręcz musicie kliknąć, bo jeśli nie klikniecie, to wtedy odcinek się nie liczy, trzeba zobaczyć odcinek do końca, także wyzwanie zaraz. Link w opisie albo kliknijcie teraz. Hej! Jak się podniosłeś?